Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna. Niechaj się niczego nie boi, bo święty Józef przy nim stoi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie 9 marca. I chciałbym Was zaprosić do wspólnej nowenny do świętego Józefa. Mieścimy się w kaplicy świętego Józefa w parafii świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Lutyni w archidiecezji wrocławskiej. I tutaj przez następne 9 dni wraz z grupą ludzi z parafii chcemy się wspólnie modlić. I do tej modlitwy zapraszamy Was, kochani, abyście nam towarzyszyli. Wielu ludzi nie ma czasu na modlitwę przyjść do kościoła, praca, różne obowiązki. Dlatego postanowiliśmy właśnie wspólnie nagrać dla Was te kilka dni nowenny, które mają nas przybliżyć do uroczystości świętego Józefa, którą obchodzimy 19 marca. Także każdego dnia o godzinie 9 na tym kanale, kanale księdza Piotra Szczypiora, będzie nowenna. Oczywiście nie wszyscy mogą skorzystać o godzinie 9, dlatego zachęcamy do udziału przez cały dzień, abyście właśnie zgłębiali tajemnicę świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Zaproście również swoich znajomych, swoich przyjaciół, osoby, z którymi spotykacie się na co dzień. Dlatego raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszam Was już jutro, czyli 10 marca, na pierwszy dzień nowenny ku czci świętego Józefa. Punktualnie o godzinie 9. A dla tych, którzy nie mogą, zapraszam przez cały następny dzień i tak każdego dnia aż do soboty 19 marca. To tyle ode mnie. Jeśli się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie dobry komentarz. To na pewno zmotywuje do działania. Pozdrawiam, z Panem Bogiem, dobrego dnia. Duszo moja, niech pieśń Twoja głosi Józefowi cześć. On wybrany, niezrównany, więc mu chodzi.